Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim skromnym kanale Krzywo Stoi. Na początek pokażę Wam, co dzisiaj robię, co dzisiaj robiliśmy. Chłopaki są w domu, bo dzisiaj jest dzień Future Day. Tam z tyłu bałagan, bo jeszcze nie posprzątałam, ale to chciałam Wam pokazać. O, to właśnie wszystko tu, co robimy. Tak sobie dzisiaj robimy. Robiliśmy, bo już teraz wszystko stygnie. Więc opowiem Wam o tym, a później o tym. Dzisiaj jest Future Day, czyli dzieci. Nie wiem, czy jest wszędzie tak. Nie pamiętam, czy w Anglii tak było, ale chyba nie, nie? Było tak w Anglii, chłopaki? Nie, nie? Nie było. Więc tutaj jest tak, już w zeszłym roku Kubuś był u taty w pracy, że dzieci w 5., 6. i 7. klasa chodzą do swoich rodziców, bądź znajomych, bądź do kogoś z rodziny, żeby zobaczyć, jak dorośli pracują. Czyli taki dzień z przyszłości, być może ich przyszłości. Jak wygląda po prostu praca jako człowiek dorosły, gdzie pracuje, jak to wygląda, żeby dzieci miały wyobrażenie. I tym sposobem w zeszłym roku chłopacy, ciągle mnie poprawiacie, żebym nie mówiła chłopacy, chłopcy, chłopcy. Bliźniaki byli w domu, bo byli w 4. klasie, więc nie mieli czegoś takiego jak Future Day, a Kubuś był u taty w pracy, a w tym roku wszyscy mają, biorą udział w takim właśnie dniu i dzisiaj wypadło, że wszyscy przyszli do mnie. Tak, i piekliśmy shortbread, ciasteczka. Myślę, że fajne nam wyszły, troszeczkę są takie, nie wiem, zbliżenie widać, gdzie tu, może są, widać, nie widać, no, ciasteczka jak ciasteczka, robiliśmy okrągłe i robiliśmy trójkąty z tego i troszeczkę nam się te wzorki straciły, bo wiecie jak jest, nie, to trzeba robić szybko i wrzucać do piekarnika, a tutaj aż tak szybko nam nie poszło, było nas czterech, cztery miski, cztery ciasta i tak szybko nam nie poszło i troszeczkę się te wzorki straciły, ale nie wszędzie, niektóre są całkiem, myślę, że są fajne, najważniejsze, że są pyszne w smaku i to jest chyba najważniejsze. Mam nadzieję, że uda im się zanieść, bo jest tak dużo tego, bo zaniosą to do szkoły. Mam nadzieję, że uda im się donieść do szkoły to w całości, w miarę. A dzisiaj nie odzywam się, bo nie mam czasu. Tak myślę. Chociaż tak, za dużo gadam. O, no, tak trzeba by powiedzieć. Ale dzisiaj myślę o Was. Myślę też, robię terapię. A propos moich terapii. Robię terapię chłopakom. Moim. I tacie. I i też znajomym, trochę się zawieszam, ale nie szkodzi, nie? Nie szkodzi. Dzisiaj przyszedł, dużo gadam z moimi znajomymi z kursu i tak mi czas leci i no i nie nagrywam, bo jak już się nagadam ze znajomymi z kursu, to nie mam potrzeby gadania, nie? Tak to właśnie wychodzi. Więc tak, niniejszym chwalę się, że otrzymałam właśnie certyfikat. Certyfikat ukończenia kursu pierwszego stopnia z Zdenko Domańczycza, metoda of bioenergy therapy. Fajnie to wygląda. Podpis samego Zdenko Domańczycza. Super. No, także jestem dyplomowana. O, chłopaki, chłopcy. Chłopcy przyszli zobaczyć. Tak wygląda. Kurs 1. Kurs 1. Pierwszy. A propos tego pierwszego kursu, to chciałam właśnie powiedzieć. Już zobaczyliście? O, nawet tak. Jest. To możecie odejść. Nie musicie tu ze mną stać. Biskupice koło Częstochowy nawet jest na tym, że gdzie to było. Fajnie. Bardzo fajnie. I tu jeszcze jest no tutaj to już jest chyba po próbuję namierzyć ten, że tutaj to już jest raczej po
Aha, po słoweńsku. Dobra, zawieszam się, ale jest po słoweńsku, jest też po angielsku. Co tam pisze? 29.09.19. Fajnie. Także. A propos tego właśnie, to chciałam dodać, że jest kolejny kurs i już załapałam tak bakcyla, żeby jechać, ale nie wiem, czy pojadę, bo nie wiem. Po pierwsze czas to jest 27 marzec do 29 marca 2020 w Warszawie i no właśnie, i trzeba by zebrać pieniążki na kolejny kurs, który jest jeszcze droższy niż ten. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo by mi się przydał, dlatego że tutaj to ja nie mam aż tak dużo znajomych, chorych i potrzebujących, którzy chcieliby. Chłopcom moim wszystkim robię takie na odporność i. Dobra, muszę przerwać na chwilę. Dobra, jestem. Z chłopcami to nie idzie dobrze, takie nagrywanie, bo nie mogę się skupić, ale dobra. Co chciałam powiedzieć? Że właśnie bardzo by mi się przydał, bo taki kurs drugiego stopnia upoważnia mnie do. Zdobywam tam kwalifikacje do tego, żeby robić terapię na odległość. I to jest dla mnie bardzo potrzebne, bo mam dużo osób, które potrzebują takiej terapii właśnie na odległość. Przede wszystkim moja rodzina. Ale też sporo z Was chciałoby taką terapię i ja bardzo chętnie chciałabym pomagać. A że jestem tu, gdzie jestem, to wkoło mnie nie ma aż tak dużo możliwości do tego, żeby robić takie terapie, więc bardzo intensywnie myślę i wysyłam energię na to, czy faktycznie mam zrobić ten kurs w tym czasie, ten kolejny kurs, w tym czasie, którym tam będzie, czy mam jeszcze czekać dalej, czy mam czekać do jesieni. Nie wiem, sama nie wiem, jak to będzie, bo teraz tam na tym kursie drugiego stopnia będzie sam Zdenko Domańczyk i jego syn. No i oczywiście Martyna, którą poznałam na pierwszym kursie. Fantastyczni ludzie. I Martyna i Denis, mąż Martyny. Bardzo, bardzo fajni ludzie, naprawdę bardzo fajni ludzie. Teraz widziałam, że Bartek nagrywa filmy o bioenergoterapii, w sensie, no nie będzie opowiadał co na kursie i co jak robić, ale o tym jak to działa, tak domyślam się i mam nadzieję, słuchajcie, mimo wszystko, cokolwiek kto sobie nie myśli, to ja głęboko wierzę w to, że człowiek ma zdolność samoleczenia sam w sobie i my mamy tak bardzo to wymazane z naszej świadomości, że ludzie absolutnie nie przyjmują tego jako możliwość, że tak faktycznie może być. Ludzie tak bardzo mają zaprogramowane to, że tylko i wyłącznie lekarz im pomoże, że naprawdę marzy mi się, żeby to się zmieniło. Marzy mi się, żeby to się zmieniło, żeby ludzie mogli sami się leczyć i w końcu przestać chorować. Bo naprawdę strasznym jest, jak ludzie opowiadają sobie jeden przez drugiego, ile to ja mam chorób, a ja mam więcej, a ja mam jeszcze więcej. O, mnie to boli jeszcze i to. O, to też mnie boli, ale jeszcze mnie i to boli. I tak się licytują, kto ma więcej chorób. Naprawdę czas to zmienić, naprawdę. Marzy mi się, to są moje marzenia. Poza tym właśnie coraz więcej ludzi chodzi na takie kursy, coraz bardziej jest to rozpowszechnione, więc chyba jednak to się będzie działo. Być może nie na moim roczniku, być może jeszcze troszeczkę dalej, aczkolwiek jest dużo osób starszych, które już też dawno temu posiadły tą wiedzę, ale też jest dużo osób młodych, które w to nie wierzą i myślę, że czas to jest rozprzestrzenić, rozpowszechnić, żeby każdy mógł z tego korzystać i nie chorować. I być szczęśliwym, bo to Zdenko Domańczyk, metoda Zdenko Domańczyka nie działa tylko i
wyłącznie na zdrowie fizyczne, ale też na psychiczne. Dzięki temu jesteśmy, nie mamy tyle stresu, jesteśmy szczęśliwsi i wszystko nam w życiu lepiej wychodzi. Także no, warto, warto to rozprzestrzeniać, rozpowszechniać i mam nadzieję, że uda mi się na ten kurs. Liczę na Wasze wsparcie mentalne, na dobre energie, żeby wszystko się ułożyło tak, żebym jednak na tym kursie tam mogła być i potem już tylko przekazywać, pomagać, bo to nie chodzi o to, żeby leczyć, tylko pomagać, przekazywać energię, przesyłać energię, żebyście wy jako ci, którym będę robić terapię, którym będę tą energię starała się przekazać, uzupełnić to, żebyście po prostu wracali do zdrowia. Oczywiście nie wszyscy, no ale niektórzy, na pewno niektórzy, bo już kilka osób do mnie pisało i chciałoby, no ale nie mam w tej chwili takich uprawnień do tego i marzy już mi się kolejny kurs. Widzicie, jak bakcyla załapałam? Ale myślę, że nie, no marzą mi się kursy różne, nie tylko na temat bioenergoterapii, bo też chciałabym iść na jakiś kurs, nie wiem, Theta Healing, czy jakichś innych takich medytacji, może nawet, no, myślę, że tak, bo bardzo mnie medytacje gdzieś tam troszkę mnie tak pociągają w tą stronę, bo myślę, że człowiek podczas medytacji też jest w stanie sam się uzdrowić, bo jest dużo metod na to, żeby się samemu uzdrowić, niekoniecznie musi to być bioenergoterapia, są różne sposoby na to, żeby wrócić do zdrowia, żeby samo leczenie się zaczęło, włączyło i żebyśmy się wyleczyli z czegoś tam, bo jakby na mnie jeszcze nikt nie robił, no teraz mogę powiedzieć, że robił, bo dzisiaj miałam ostatnią terapię, ostatni seans z czterech terapii, bo cztery terapie składają się na cztery seanse, jakby cztery dni składają się na jedną terapię całą. Dzisiaj miałam czwarty taki dzień, bo potrzebowałam, ale wcześniej nikt mi tego nie robił i też potrafiłam się właśnie medytacją sama wyleczyć, pozytywnym myśleniem, no i medytacją, tak można by to powiedzieć, podczas medytacji, wizualizacją, że jestem zdrowia, że zdrowieję i tak dalej, to też pomaga, bardzo to pomaga, więc tak, ale kursy to jest zupełnie coś innego, to nie jest to, co się robi samemu w domu, ale w domu i tak warto. Warto praktykować cokolwiek i jeśli nie macie takich kursów, to i tak namawiam wszystkich do tego, żeby wizualizowali to, że są zdrowi. Nawet jeśli na kartce jest napisane, że Renata Czapiewska na przykład, nie wiem, jest chora na, nie wiem, na guza, na raka piersi na przykład, to ja tego nie biorę pod uwagę, tak? Staram się w miarę możliwości. Jest to możliwe, to jest ciężka praca, ale trzeba te myśli i to, co widzieliśmy na papierze, że jest napisane, wypierać tym, co chcemy, żeby było, czyli cały czas wizualizować to, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy zdrowi, że nawet jeśli mamy jakiś guz, akurat na guz mówię, bo ja też miałam i cały czas mam ten guz, to cały czas go wizualizuję, on się robi coraz mniejszy, wizualizuję, że jest coraz mniejszy, że się rozpływa i tak dalej i na pewno nikt nie zaprzeczy temu, że nasze dobre samopoczucie i pozytywność jest w stanie wyleczyć nas z czegoś, ale nawet też, jeśli nawet nie wyleczyć, to przedłużyć i polepszyć jakość naszego życia do jakiegoś tam momentu, ewentualnie operacji czy czegoś, no bo sytuacje są różne, czasem trzeba się poddać jakiejś tam operacji. Ja nie mówię wcale, że nie, ale myślę, że 90% przypadków to bezoperacyjnie da się wyleczyć. I ja w to wierzę i no i już. I nic z tego nie zmieni, bo mimo to, że są jakieś gorsze dni, to i tak tutaj też mogę Wam powiedzieć właśnie, że tą terapię miałam robioną w sensie mojej wątroby, bo były dwa dni takie, że mnie bolało,
bardzo nawet mnie bolało i też nie wiem dlaczego, czy to właśnie to, że ja przesyłam energię, to też sprawia, że moje braki energetyczne się uzupełniają i to mógł być efekt oczyszczenia, to mogły być jeszcze inne energetyczne jakieś sytuacje, sprawy, które miały na to wpływ, bo w tej chwili nasza Ziemia jest w jakimś takim wpływie energetycznym bardzo dużym i duży wpływ tej energii światła ze światła, od źródła, że tak powiem, ma wpływ na ludzi i to się zmienia i ludzie się oczyszczają, oczyszczają się energetycznie, oczyszczają się też z różnych złogów takich, tak? Także to być może to było to, bo dietę mam cały czas taką, jaką mam, a gdzieś tam nagle zaczęła mnie boleć wątroba i dlatego moja znajoma zrobiła mi, którą bardzo, bardzo pozdrawiam, jeśli mnie oglądasz, dziękuję Ci bardzo za tą terapię, bo mi pomogła i już jest dobrze, jest dużo lepiej, jest dobrze. No właśnie, nie mogę się skupić na jakimś takim luźnym gadaniu, bo robiliśmy ciasteczka, teraz muszę iść wstawić film, obrobić go najpierw i go wstawić, żeby na jutro już film był na kanale, bo chłopcy wezmą ciasteczka do szkoły i muszą chyba, nie wiem, czy będą pisać jakiś raport, czy nie, ale wypadałoby, żeby był jakiś dokument na to, że robiliśmy ciasteczka i że robię film i że na tym jakby zarabiam, tak? Że to jest moja praca. Że to nie jest tylko tak, że sobie tutaj, chociaż w domu kobieta to też jest jej praca, prawda? To też jest jej praca, ale na tej pracy jeszcze można jakby zarobić. Czyli jak się nagra i się wstawi filmik, to jeszcze dodatkowo za to, że zrobiliśmy i rodzina ma co jeść, to jeszcze można na tym jakieś malutkie pieniążki dorobić. Czasem niekoniecznie malutkie, czasem całkiem duże, ale to trzeba by mieć kanał, nie wiem, z 200 czy ileś tysięcy subskrypcji. Ja mam malutki kanał kuchenny, więc tam aż tak dużo nie ma, no ale sukcesywnie coraz więcej i ci, którzy są tutaj i są tam, to bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tam i tu, a ci, którzy są tutaj, a tam ich nie ma, to też Was serdecznie tam zapraszam, żebyście też tam byli i może coś dla siebie tam znaleźli. Okej, to wszystko na dzisiaj. Przyjdzie czas, wiecie jak to u mnie jest tak, że jak mam potrzeby, to gadam, jak nie mam, to nie gadam. Teraz mam dużo do przemyślenia, do przeanalizowania, do afirmowania, żeby na kolejny kurs iść. Też robię terapię, więc też mi trochę czasu to zajmuje, więc jest tak jak jest, że mniej nagrywam, ale kanału nie zamykam, jest otwarty i od czasu do czasu się na pewno odezwę. To tyle, to tyle. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za wszystkie miłe słowa pod filmami, w komentarzach, za wsparcie. No, nie wiem dokąd mnie to prowadzi. Kiedyś mnie prowadziło od czego zaczynałam? Właściwie od niczego, potem przez kosmetyki, potem coś tam, nie wiem co tam robiłam. A teraz jestem na Zdenko do Manciczu i nie wiem gdzie skończę, także trzymajcie za mnie kciuki. Ja za Was też trzymam, życzę Wam dużo, dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Przesyłam Wam dużo, dużo, dużo pozytywnej energii, dużo zdrówka, dużo ciepła, dużo uśmiechu, dużo pozytywnych myśli, żebyście się absolutnie nie poddawali, absolutnie, cokolwiek by się nie działo. Ja miałam właśnie takie 2 dni, też to dużo było do przemyślenia, takie ciężkie i też jak właśnie czytałam, to wątroba, a woreczek, a może operacja, coś tam. Wszystko to, co przeczytałam, absolutnie do mojej głowy nie trafiło. Wszystko to, co przeczytałam, wyparłam pozytywnymi myślami, że jestem zdrowa i że powracam do zdrowia, mimo to, że mnie bolało, to sobie robiłam afirmacje właśnie takie wizualizacje, że przestaje mnie boleć, przestaje, że wracam do zdrowia i tak też właśnie się stało. Także nic mnie to nie kosztowało, jedyne to, że musiałam się troszkę skupić, a dzięki temu znowu jestem tu, gdzie jestem, czyli jestem znowu w dobrej formie i to się liczy.
Nic mnie to nie kosztowało w takim sensie, że nie musiałam brać tabletek, nie musiałam jeździć po lekarzach, po szpitalach i tak dalej, więc myślę, że warto. Myślę, że warto próbować najpierw naturalnie. Oczywiście jakieś ziółka i no, wszystkie możliwe sposoby. Zioła, jeszcze też robiłam sobie, słuchajcie, masaż stóp. Tak, takie rzeczy. No i przeszło. Także ja wiem, że wszyscy tutaj, którzy są, to już wszystko macie obcykane i jesteście jeszcze więcej wiecie niż ja. I na pewno większość z Was ratuje się jak może naturalnymi sposobami. Ale jeśli ktoś by gdzieś kiedyś trafił tutaj, że miałby początek tej drogi, to właśnie to, co powiedziałam, stosujcie u siebie i na pewno pomoże. A nawet jeśli czasem nie pomoże do końca i myślisz sobie, a może mi to nie pomogło, może i tak by samo przeszło, to tak czy inaczej nie poddawajcie się i bądźcie zawsze pozytywni i zawsze bądźcie myśli takiej, że jesteście zdrowi i będziecie zdrowi. I tego Wam właśnie życzę. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.